Hej kochane, dzisiaj przychodzę do Was z produktami do rozjaśnienia podkładu. Zrobimy sobie takie zestawienie dwóch produktów. Mój stary oczywiście NYX Pro Foundation Mixer w kolorze white. A tutaj mam nowość, której jeszcze nawet nie odkręcałam. I tutaj mamy Catrice w odcieniu po prostu Lightning. I zobaczymy, które krople będą sprawowały się lepiej. Ja z tego NYXa jestem bardzo zadowolona. Tutaj powoli już mi się kończy, ale ostatnio robiłam zakupy online i zobaczyłam, że takie krople są dostępne i do rozjaśniania, i do przyciemniania. Nie wiedziałam o ich istnieniu, więc skusiłam się na te kropelki. I po prostu zrobimy sobie dzisiaj może w ten sposób. Tutaj nałożymy sobie podkład wymieszany z NYXem, tutaj na tę stronę, na moją prawą stronę, podkład wymieszany z Catrice. Po prostu zobaczymy, który będzie lepszy. Zrobimy sobie taką małą bitwę. A przygotowałam sobie specjalnie podkład z Catrice, ale w odcieniu 30, żeby po prostu było co mieszać, co rozjaśniać. I na początek może zróbmy sobie porównanie. Tutaj ten z NYXa ma 30 ml, z Catrice mamy 15 ml. Oczywiście różnią się przede wszystkim kolorem i ceną. Ten z NYXa kosztuje chyba 6 funtów czy 8, nigdy nie pamiętam. Napiszę Wam pewnie gdzieś tutaj na ekranie. A ten z Catrice kosztował 4 euro. Później Wam przeliczę to na funty i Wam też napiszę właśnie jak to wszystko cenowo wygląda. Ale dobra, przechodzimy do... Może jeszcze Wam pokażę swatche. Jak widzicie, ten biały to NYX, ten beżowy to Catrice. I na pierwszy rzut już mogę powiedzieć, że ten z Catrice jest bardziej płynny. Zobaczymy, czy przez to nie będzie za bardzo rozrzedzał podkładu. Nie mam tacki do mieszania, więc przygotowałam sobie dwa kremy. Dno posłuży mi po prostu do miksowania. I wycisnęłam sobie i na jeden krem, i na drugi podkład. I na razie dodam może po 3 kropelki, bo troszkę dużo tego podkładu wycisnęłam. Tutaj tak ciężko wyliczyć w tym kropelki. Ale nie będzie. 3 kropelki z NYXa. I ten primer chciałam powiedzieć. I te krople z Catrice trzeba oczywiście wymieszać, bo są bardzo płynne. I podczas wyciskania pierwszej kropelki zauważyłam tak jakby taka woda na początku poleciała. Czyli właśnie dało mi to do zrozumienia, że trzeba je wymieszać. Tak, i już wydaje mi się, że tego rozjaśniacza trzeba będzie dodać o wiele więcej. I pierwsze moje takie spostrzeżenie po wymieszaniu właśnie podkładu z Catrice. Wydaje mi się, że po prostu będzie mniej wydajny, bo musiałam go dodać o wiele więcej. I jeszcze chciałabym zobaczyć, jak on wygląda przy mojej skórze. Tutaj mam sam rozjaśniacz. Jak widzicie, on jest jasny. Nie, no jest oczywiście bardzo jasny. To nie jest biel, ale to jest właśnie beżowy kolorek. No, problemem tutaj może być, jeśli bardzo blade dziewczyny mają zbliżony kolor skóry do tego, to właśnie niewiele wtedy pomoże przy rozjaśnianiu, ale zobaczmy, dobrze, nałóżmy sobie troszkę teraz podkładu na twarz. Tutaj oczywiście NYX. I tutaj Catrice. I gąbeczką jedna strona najpierw. Nie no, podkład wygląda bardzo ładnie. Druga strona gąbeczki. Żeby tutaj nic nie pomieszało czasami. Powiem Wam, że jako takiej różnicy tu nie widzę. Tutaj można zobaczyć nawet na czoło, na jedną i na drugą stronę, że kolory są bardzo zbliżone do siebie teraz. Bardzo dobrze, bo już się bałam, że nie będę mogła wyjść na zakupy, jeśli będzie za duża różnica na twarzy. Jeśli chodzi o różnicę w wyglądzie, to nic takiego nie ma. Nawet nie powiedziałam Wam na twarzy,
Miałam tylko krem nawilżający, a jeszcze rano robiłam sobie peeling. Żadnego primera, nic nie nakładałam na twarz. Ten podkład ogólnie zawsze ładnie wygląda na skórze, a kropelki nic właśnie oprócz koloru nie zmieniły, nawet konsystencji. Bałam się, że ten Catrice troszkę rozrzadzi podkład, ale to wszystko wygląda ładnie. Czyli jak na razie różnią się troszkę od siebie konsystencją, ale to jakoś za bardzo nie ma wpływu na wygląd podkładu. Tutaj jeszcze powtarzam, tutaj mamy NYXa, tutaj mamy Catrice. No i oczywiście pojemność, ale cena do pojemności też jest adekwatna, tak mi się wydaje. Dobra, dokończę makijaż, nałożę korektor, może się troszkę umaluję i zaraz do Was wracam. Makijaż skończony. Jeśli chodzi o te rozjaśniacze, to muszę powiedzieć, że żadna strona w żaden dziwny sposób podczas malowania się nie zachowywała. Puder, konturowanie, ocieplanie bardziej dzisiaj, rozświetlacz, wszystko wygląda tak samo. I wygląda moim zdaniem bardzo ładnie i świeżo. I oczywiście w kolorze żadnej różnicy też nie mam, więc to już zależy od Was, jaki produkt wybierzecie. Jak dla mnie, dwa produkty, dwa świetne produkty. Chociaż mogę powiedzieć, że jeśli na przykład macie podkład ciemniejszy dla Was, na przykład za ciemny o dwa odcienie, to lepiej użyć tego miksera, bo jego potrzebujecie dodać troszkę mniej, a jeśli różnica w kolorze podkładu jest niewielka i chcecie rozjaśnić go tylko odrobinę, to możecie na przykład sięgnąć po ten Catrice. To już dowolnie możecie sobie kombinować, jak chcecie ich używać, no bo tak jak na początku już wspominałam, tego z Catrice trzeba dodać odrobinę więcej z racji tego, że nie jest to produkt biały, tak jak ten NYX. Ale jak dla mnie, już mówiłam i się znowu powtarzam, dwa naprawdę świetne produkty i cieszę się, że mogłam je sobie porównać, że właśnie mam taką okazję. I teraz z chęcią następnym razem, jak będę zamawiać podkłady z Catrice, sobie zamówię oczywiście kropelki do przyciemniania, bo mogą też okazać się bardzo fajne. Tak samo jak te krople z NYXa do przyciemniania, już Wam kiedyś o nich mówiłam, że one mają świetny kolor, który sprawia, że podkład po prostu wygląda na taki delikatnie opalony, w żaden sposób nie wygląda pomarańczowo. Ale dzisiaj to by było na tyle o tych kropelkach. Jeszcze Wam powiem, co miałam na twarzy. Jako puder MUA Pro Base Prime and Concealer Powder. Taki bardzo delikatny, bardziej rozświetlający puder, naprawdę jest bardzo delikatny. Nie sprawia, że skóra jest taka matowa i też nie da się z nim przesadzić. Ja słyszę, że dalej chrypie, a pod oczy oczywiście nałożyłam korektor Lasting Perfection. I jeśli chodzi o brwi, to ostatnio się bawię troszkę w inne malowanie, bo mam tutaj nowość. Freedom Makeup Duo Brow Powder w odcieniu Taupe. I ten ciemniejszy odcień mam prawie do połowy brwi i to sprawia, że te brwi nie są tak bardzo wyrysowane, tylko są takie troszkę bardziej miękkie. Dajcie znać, czy Wam się teraz takie brwi podobają, bo ja w sumie Wam powiem, że chyba jestem zadowolona nawet bardziej niż z takiego bardzo wyrysowanego efektu. Resztę brwi uzupełniłam tą pomadą jasną z NYXa, a na koniec dodałam jeszcze troszkę czarnego cienia z paletki Coco Blend. No i na początek wyczesałam jeszcze żelem. Także to wygląda tak. A na oczach, jeśli jesteście zainteresowane, co się mieni, to oczywiście ten cień w kremie z NYXa. A na środek powieki nałożyłam też cień z NYXa, Girl Talk. To oczywiście standard, nic się tutaj nie zmienia w takim moim dziennym makijażu, nie makijażu, bo ja nie nazwałabym tego makijażem, chociaż wiem, że dla niektórych to jest po prostu już makijaż na wyjście, ale dla mnie to jest po prostu słaby makijaż. Na oczach mam Miss Baby Roll. I to by było na tyle, bo nie miało być o moim makijażu dzisiejszym, tylko o kropelkach do rozjaśnienia. I uwierzcie lub nie, ale cały film towarzyszy mi moje maleństwo, kochane. Co mała? Pokaż jego się śpi. Na koniec jeszcze tylko powiem, że oba produkty jak najbardziej na tak, godne zakupu, także jeśli będziecie miały okazję, szczególnie te tańsze z Catrice sobie kupić, to się nawet nie zastanawiajcie, bo takie coś zawsze się przyda.
A na dzisiaj dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Buziaki, pa pa!